21 czerwca 1940 roku. Śniadanie, mycie, golenie. Jedziemy ciągle w kierunku na Limoges. Bez mapy trudno to idzie. Nigdzie nie można kupić mapy, bo wszystkie rozkupili. Koło pierwszej dojeżdżamy do Limoges. Nie wpuszczają do miasta. Zsiadam z roweru i po dłuższym wykładzie wpuszczają tylko mnie. Zostawiam rower i idę na piechotę. W środku miasta łapie mnie ulewa. Przeczekuję w bramie i idę na dworzec. Dworzec też zamknięty i dopiero po dłuższym gadaniu dopuszczają mnie do komisarza wojskowego. Pytam o naszą grupę. Nic nie wie. Wracam. Nasze zapasy kończą się i szukam jedzenia. O chleb wszędzie trudno. Nie ma konfitur, konserw mięsnych, sklepy puste. Łażę. Wreszcie dostaję kiełbasy i kilka puszek pasztetu, banany i pomarańcze. Także mapę Francji wydaną przez Lotto w czasie Tour de France w 1936 roku. Jakiś księgarz miał stos tej makulatury i sprzedawał teraz po franku sztuka. Szło jak woda. Znalazłem także jakiś samotny tom korespondencji Byrona i kupiłem za 50 centimów. Okazja! Zjedliśmy obiad na drodze, potem na Angoulême, 84 kilometry. Tadzie jedzie teraz obok mnie i opowiada. Panie B, mnie wszystkie kurwy z gastronomii i z kafe klubu znały na pamięć. Jak taka dorwała gościa z uszarganym pyskiem, to go brzdęk w moje taksówkę. Tam go robiła. Forsę wszystką zabrała, co miał, faceta wysadziła. Mnie 20 zł na serduszko i prysk. W tym momencie dwóch ludzi idących drogą zaczęło za nami wymachiwać i wołać. Dwaj Polacy emigranci usłyszeli niepokalaną polszczyznę Tadzia i zatrzymali nas. Wy skąd? Z obozu wojskowego w Brytanii. Zmobilizowali ich, a 3 dni temu w nocy powiedzieli: ratuj się kto może. Oficerowie uciekli samochodami do portów i jazda do Anglii. Żołnierzy też podobno trochę wyjechało, głównie tych z Polski. Co z Jaśkiem? Jak dobrze, że mnie nie chcieli wziąć do tego wojska. Spanie na fermie, tym razem w słomie.